Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. W dzisiejszym odcinku postaram się skrótowo odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy, że moja rybka nabiera powietrze w stawli wody. Nie zawsze takie zachowanie musi sygnalizować problem. Musimy sobie czasem odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie ryby w akwarium tak robią i z jaką częstotliwością. Podzieliłam te odpowiedzi na dwie kategorie. Pierwsza to taka, gdzie nie musimy się za bardzo martwić. Podstawowy punkt jest taki, że nasze welony są wszystkożerne i najchętniej jadłyby przez cały czas. Jak wiadomo, najczęściej poszukują pożywienia na dole akwarium, na przykład przeszukując piasek, ale też często sięgają do górnych partii wody w poszukiwaniu pożywienia. Gdybyśmy wyobrazili sobie nasze welony w oczku wodnym, to z wysokim prawdopodobieństwem jadłyby też różne rzeczy, które do tego oczka wodnego wpadną. Na przykład muchy, robaki, czy też to, co spadnie z drzewa. Warto też dodać, że zazwyczaj w sklepach zoologicznych, skąd mamy nasze piękne ryby, karmi się je niestety płatkami albo najgorszej jakości pożywieniem, które nie jest tonące. Więc takie ryby są przyzwyczajone do przeszukiwania górnych części tafli wody w poszukiwaniu pożywienia. Jeśli ryby tak zachowują się tylko okazjonalnie od czasu do czasu, albo jest to tylko jedna rybka, która tak robi, to zazwyczaj nie ma się czym przejmować. Prawdopodobnie tylko sprawdza, co jest dzisiaj w menu. Natomiast czym powinniśmy się martwić? Numer 1. Ryba szuka tlenu. Może się tak zdarzyć, jeśli woda w naszym akwarium jest stojąca i nie ma wystarczającej wymiany gazowej. W takiej sytuacji powinno się dodać na powietrzacz, tak zwany brzęczyk, który umożliwi nam ruch tafli wody. Warto też wspomnieć, że ta pompka, która zasila na powietrzacz, powinna być dobrana odpowiednio pod nasz litraż. Zazwyczaj też najwięcej tlenu znajduje się w górnych partiach wody i to dlatego ryby, które poszukują tlenu, będą się skupiały na tym, żeby pływać raczej bliżej góry. Jakie są rozwiązania tego problemu? Tak jak mówiłam, brzęczyk na powietrze, czy może być jakaś kurtyna powietrza. Ewentualnie jeśli mamy na przykład filtr kubełkowy i jest możliwość, żeby wylot z tego kubełka rozłożyć na dwie różne strony akwarium albo zrobić coś w stylu wodospadu. Wszystko to, co pozwoli naszej wodzie na to, żeby ruch tafli wody był nie za duży, ale odpowiedni do zapewnienia wymiany gazowej. Oczywiście świetnym rozwiązaniem jest też podmianka wody, która umożliwi nam wymianę gazową. Numer 2. Słabe parametry wody. Znowu. Zarówno amoniak, jak i azotyny mają znaczący wpływ na skrzela naszych ryb. Na przykład amoniak może prowadzić do poparzeń. Ryba ma też system obronny, który produkuje duże ilości śluzu, żeby zabezpieczyć się przed poparzeniem. I niestety ten śluz również utrudnia jej oddychanie. Więc jak widzicie, tutaj spirala się nakręca i ryba tym bardziej będzie próbowała zaczerpnąć powietrza z tafli wody. Azotany wpływają na hemoglobinę krwi naszych ryb, a hemoglobina, jak wiadomo, jest nośnikiem tlenu. Welon będzie próbował zrekompensować sobie braki w dostawie tlenu przez pobieranie go po prostu z tafli wody. W naszej wodzie w ogóle nie powinno być amoniaku i azotyn. Jeśli są, to należy niezwłocznie zrobić podmiankę wody. Jeśli taki stan się utrzymuje dłużej, to podmianki wody powinny być prowadzone aż do skutku. Mogą być nawet 50% co na przykład 2 dni. Numer 3. Za wysoka temperatura. Ten podpunkt także jest związany z tlenem. Im wyższa temperatura wody, tym mniej tlenu może się w niej znajdować. Znajdą się ludzie, którzy nie będą się z tym zgadzać, ale ogólnie maksymalna temperatura dla welonów to jest 23-24 stopnie Celsjusza. Jeżeli z jakiegoś powodu używamy grzałki, powinniśmy sprawdzić jej ustawienia i czy na pewno dobrze działa. Warto też na bieżąco kontrolować temperaturę wody, zwłaszcza w lecie. Jeśli mamy bardzo upalne lato i ciężko nam jest obniżyć temperaturę wody, to warto zadbać o dodatkowe napowietrzenie. Dodam też, że im wyższa temperatura w akwarium, tym szybszy metabolizm welonów. Powinniśmy to też uwzględnić podczas karmienia. Jeśli faktycznie naszą przyczyną jest zbyt wysoka temperatura na zewnątrz, to powinniśmy to uwzględnić i próbować obniżyć temperaturę wody w akwarium. Najlepsze do tego oczywiście będą specjalne wiatraczki akwarystyczne lub też obniżanie temperatury w całym pomieszczeniu, w którym stoi akwarium.
Możemy się też bawić w robienie podmianek wody na chłodniejszą, chociaż jest to rozwiązanie krótkotrwałe. Podobnym też krótkotrwałym i niezbyt polecanym rozwiązaniem jest dodawanie butelek z zamrożoną wodą do akwarium. Może to generować takie bardzo zimne prądy wody, ale też taka woda szybko się roztapia i nie starcza ten sposób na bardzo długo. Numer 4. Choroby. Wiele infekcji pasożytniczych atakuje skrzela. To z kolei znowu może prowadzić do wzmożonej produkcji śluzu przy skrzelach i znowu problemów z oddychaniem. Jakie dodatkowe objawy powinny nas niepokoić? Szybsze oddychanie, białe kropki na ciele, ocieranie się od przedmioty, złożone płetwy, jakieś wszelkie dziwne narośle, na przykład takie białe i mychate. Oczywiście tutaj w zależności od choroby należy wdrożyć odpowiednie leczenie. To też często choroby bardzo zakaźne, więc najlepiej albo leczyć od razu całe akwarium, albo w miarę szybko ustawić tak zwany szpital i tam leczyć chorą rybkę. W przypadku takich chorób musimy bardzo szybko działać, gdyż lubią się bardzo szybko rozprzestrzeniać i też bardzo szybko rybie może się pogorszyć. Numer 5. Zanieczyszczenia. Upewnij się, że do wody nie dostały się żadne toksyczne substancje, np. spreje zapachowe, środki do czyszczenia, np. czasem może nieświadomie chcemy przeczyścić szybkę przednią w akwarium popularnym płynem do czyszczenia szyb, który może zawierać amoniak. Zwłaszcza też powinniśmy unikać używania produktów typu Domestos lub pochodnych w okolicach akwarium. To samo oczywiście tyczy się alkoholu. Wszelkie te substancje bardzo drażnią skrzela i mogą prowadzić do problemów z oddychaniem. Ważną rzeczą też jest to, że jeśli ryba ma ciągle takie problemy z nabieraniem zbyt dużej ilości powietrza z powierzchni wody, może szybko dojść do wtórnych komplikacji, takich jak te z pęcherzem pławnym, a także do dodatkowych innych infekcji. Ryba, która ciągle na przykład ma wystawioną głowę czy pyszczek na zewnątrz, może po prostu go podrażnić i tam w tym miejscu też może rozwinąć się jakaś infekcja. Dlatego jak najszybciej powinniśmy zidentyfikować problem i działać. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to łapki i płetwy w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.